Cześć, witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj omówimy 6 rzeczy, które powinieneś wykonać na pomiarze kuchni. Więc pierwsze, pomiar ścian. Kiedy w ogóle przyjeżdżać na pomiar ścian? Więc generalnie, jak tylko masz sygnał od klienta, że jest dana kuchnia do pomierzenia, więc jak najszybciej przyjeżdżaj na pomiar ścian. Bardzo wielu wykonawców, którzy mają dużo roboty, odwlekają ten proces. Mało tego, nie przyjeżdżają. Już nie wspomnę, że nawet niektórzy nie odzwaniają, nie odpisują na e-maile. Więc im szybciej przyjedziesz na dany pomiar, tym większe prawdopodobieństwo, że daną kuchnię będziesz po prostu wykonywał. Na pomiar ścian zabieraj wszystkie narzędzia pomiarowe wraz z miarką laserową. Wszystko Ci się na pewno przyda. Wszystkie pomiary zapisuj w zeszycie lub w jakiejś aplikacji do tego przygotowanej. Nigdy nie zapisuj wymiarów na kartkach, bo to skończy się tym, że kartkę zgubisz, a klient się może po 3, 4, 5, 6 miesiącach przypomnieć a propos wykonywania kuchni na wymiar. Oprócz długości ścian pomierz zawsze wszystkie kominy, wystające elementy, parapety, bo to ma bardzo duży wpływ później na całe meble. Jeżeli jest okno, a pod oknem mają być meble, więc sprawdź wysokość do okna, wysokość do wnęki okiennej, jeżeli tam ma się zmieścić parapet. Następnie zwróć uwagę na opaski drzwiowe, czy zachodzą na ścianę, ile zachodzą na ścianę, bo od tego wymiaru później będzie trzeba odliczyć na przykład chociaż centymetr. Klienci bardzo często podają wymiar do drzwi, mając na uwadze do opaski, a tak naprawdę lepiej zawsze odliczyć jakiś centymetr na przykład. Zwróć uwagę, że jeśli nie ma drzwi, nie ma ościeżnic, to trzeba zdefiniować, ile będzie zachodziła jeszcze opaska na ścianę. Tak naprawdę często tego nie da się dokonać, więc tutaj może być tak, że jeszcze raz przyjedziesz na pomiar. Drugą rzeczą, którą trzeba koniecznie wykonać na pomiarze kuchni, to jest sprawdzenie poziomów. W szczególności, gdy jesteś w starym budynku, zostajesz zaproszony na pomiar do starego budynku, zawsze bierz ze sobą jedną lub dwie poziomice. Na pewno dwumetrowa się na pewno przyda. W nowych budynkach ściany raczej są proste, ale dobrze jest sprawdzić, czy tam, gdzie będą szafki wisiały, są piony i tak dalej. W starych budynkach zaś posadzki mogą być krzywe, więc również warto sprawdzić wszystkie poziomy. Trzecia rzecz to sprawdzenie wentylacji. No tutaj jest to wszystko bardzo ważne. Teraz najczęściej kuchnie są pod sufit wykonywane. Wcześniej tego nie było. Była szafka górna, malutka jeszcze przestrzeń i do jakichś tam 10-15 cm od samego sufitu była zawsze kratka wentylacyjna. Dzisiaj wykonuje się to w ten sposób, że raczej meble lecą do sufitu. Kratki wentylacyjne są zawsze w miejscu, gdzie będą szafki górne, bynajmniej tak najczęściej jest. Więc ty musisz to uwzględnić. Zrób sobie zdjęcie tego miejsca oraz zaplanuj to później w ten sposób, że wentylacja musi być jakby wyrzucona, wypuszczona na zewnątrz szafki. Czwarty element to inwentaryzacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna. Bardzo często elektryka może być na przykład wykonywana w narożniku w kuchni. Klient jeszcze tego nie wie, ale może zaraz się okaże, że szafka pod zlew ma być jako szuflada, więc warto tą instalację wypuścić troszeczkę bardziej z narożnika. Więc warto się spytać, czy jest możliwość zmiany instalacji wodno-kanalizacyjnej. Jeśli chodzi o samą elektrykę, to tutaj ważne jest, żeby posprawdzać takie najważniejsze, największe błędy, czy nie występują na ścianach, ale i tak projekt elektryki na ścianach będziemy musieli przygotować. No i piąty element, w cudzysłowiu, pomierz swojego klienta. Więc przede wszystkim musisz go wysłuchać.
Sprawdź na przykład, na czym mu najbardziej zależy, bo okaże się, że na przykład zobaczyła dana klientka cargo u sąsiadki i teraz będzie bardzo chciała mieć też takie cargo. Więc powinieneś go zmieścić w swoim projekcie. Jeżeli by się nie zmieściło, to uzasadnij dlaczego. Zrób może dwa takie wstępne projekty, jakieś możliwości a propos tego carga, czy da się je wykorzystać, czy nie. Bo jeżeli ty nie wrysujesz cargo w dany projekt na przykład, to klientka wybierze innego wykonawcę. Tam, gdzie to cargo zostało wrysowane w projekt. Projekt będzie kilka tysięcy droższy, ale zostały spełnione warunki, czy prośby, życzenia klienta. Następny element to, jeżeli tylko usłyszysz hasła, a co mi pan teraz zaproponuje na pomiarze kuchni, to również o czymś znaczy. No to przede wszystkim znaczy o tym, że jesteś najprawdopodobniej po prostu na castingu. Klientka już wie, co chce mieć w tej kuchni, ale tylko jeszcze czeka na jakieś dodatkowe rozwiązanie, może możliwości inne. Więc jeżeli słyszysz takie hasło, czy ty tą kuchnię będziesz robił, czy nie, raczej możesz już jej nie robić. Następnym sytuacją, kiedy możemy sprawdzić, czy jesteśmy na castingu, to odszukać jakiś błąd. Czyli na przykład zobaczysz, że tu klientka ci pokazuje, że jest gniazdko, a tutaj ma być zmywarka. Zawsze się możesz spytać, a to nikt pani nie powiedział, że za zmywarką nie może być gniazdka. No i on odpowiada, a no nikt mi nie odpowiedział. Nikt mi tego nie podpowiedział. Więc wtedy od razu wiadomo, że ktoś tu już był wcześniej. Pierwsza, może druga, trzecia osoba. Z drugiej strony, jeżeli odpowie, że a tak już wiem, no to jest to samo. Możesz być pewny, że już jesteś któryś. No, musisz przede wszystkim wiedzieć, że jeżeli jesteś na castingu, no to raczej liczy się cena. Warto też sprawdzić, jak dany klient zachowuje się do swoich najbliższych. Jeżeli będzie jakaś ekstremalnie dziwna sytuacja podczas twojego pomiaru, no, a miałem takie, to wiedz o tym, że jak ty byś popełnił jakiś błąd, no to różne może być zachowanie klienta. Sprawdź, czy klientowi zależy na szybkim terminie. Jeżeli powie, a to jeszcze jest dużo czasu, no to nie wiadomo, czy tą kuchnię będziesz robił. Z drugiej strony, jeżeli powie, że jemu bardzo zależy na czasie, jest dużo większa szansa na wykonywanie tej kuchni. I kolejny temat, sprawdź, czy klient, albo zwróć uwagę, czy klient wymienia marki producentów. Jeżeli klient wymienia marki producentów, to prawdopodobnie będzie bardzo zwracał uwagę na jakość całej kuchni. Nie zaufa jakby tobie, albo może nie zaufać tobie, tylko będzie pobierał informacje z internetu i ciebie nimi częstował. Więc tutaj jakby to musisz sobie sprawdzić i zauważyć, jak klient się odnosi do tego. No i szósta rzecz. Poproś klienta o inspirację. Kiedy tylko klient nie potrafi ci wytłumaczyć, jak ta kuchnia ma wyglądać, w ogóle co on to chce, więc powiedz mu, niech przeszuka internet, niech wyśle ci po prostu jedno, dwa, może trzy zdjęcia. Dzięki temu ty sobie skracasz całą drogę projektowania kuchni. Wyślę ci dane zdjęcie z pewnymi rozwiązaniami, z pewnym kolorem szafek i tak dalej i ty już będziesz bardziej pewny tego w ogóle, co rysujesz. No i jest jeszcze jedna taka rzecz, którą tutaj już raz tylko wymieniłem. Zawsze na pomiarze kuchni wykonuj zdjęcia, więc porób sobie te zdjęcia. To jest takie must have. Żebyś później wiedział, jaki jest układ ścian, może okno, może jakieś rurki wystają. Więc to też jest bardzo ważnym elementem. To było 6 elementów, które powinieneś wykonać na pomiarze kuchni, ale jest jeszcze kilka elementów, mam ich tu przygotowanych 5, które nigdy nie wykonuj
na pomiarze kuchni. Więc pierwsze, nigdy nie rysuj na ścianach układu szafek. Spotkałem się już z takim rozwiązaniem, że klienci mieli porysowane szafki na ścianach. Nie wiedzieć czemu. Tego nigdy nie rób. Bo ewentualną koncepcję klient po prostu ściągnie. Nigdy nie rysuj układu elektryki, rozmieszczenia gniazdek na ścianach, bo przyjdzie malarz, zamaluje to i dowodu na pewien układ przez ciebie zaproponowany już nie będzie. Nigdy nie rysuj, to już trzecie, nigdy nie rysuj układu kafelek na ścianach, bo będzie to inaczej wykonane o 2, 3, 4, 5, 6 mm i później będzie problem. A poza tym wszystko przecież będzie zasłonięte. Czwarte, nigdy nie projektuj przy kliencie układu szafek, kuchni, jeszcze na przykład pozostawiając mu ten rysunek. Jeżeli klientowi zostawiamy rysunek z układem szafek, co tak niektórzy robią, możliwe, że po prostu tej kuchni już nie będziesz robił, bo klient sobie znajdzie kogoś innego, weźmie dany projekt i skorzysta z usług tańszego wykonawcy. I piąte, nigdy nie pozostawiaj klienta z myślą, że projekt jest w 100% za darmo. Każda praca kosztuje, więc ta też powinna kosztować. Kiedyś się tego nie robiło za pieniążki, dzisiaj lepiej robić. Ewentualnie, jeśli nie chciałbyś brać pieniędzy, a jednak zwerbować klienta jakby do siebie, do biura, ja zawsze mówiłem to w ten sposób, że projekt kosztuje tyle a tyle, ale jeśli pani chce go zobaczyć za darmo, to proszę, zapraszam do mnie do biura. Dzięki takiemu rozwiązaniu zapraszamy klienta do biura, poznajemy go. Jeżeli jest skłonny przyjechać do biura, jest też większa już możliwość, że zamówił nas taką kuchnię. To było wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam i cześć.